Przy ulicy Gnieźnińskiej we Wrześni działa sztuczne lodowisko. Obieg jest otwarty codziennie od 10 do 20. Mój bilet wstępu normalny 4 zł, bilet ulgowy dla młodzieży szkolnej głównie 3 zł, godzina wypożyczenia łyżew, czyli łyżwy używamy przez godzinę, wypożyczone kosztuje to tylko 2 zł. Wynajęcie całej tafli lodowiska, taflę całą wynajmują po 20 hokeiści. Wtedy cennik opiewa na 40 zł za godzinę. Podczas naszej wizyty na lodowisku porozmawialiśmy z łyżwiarzami. Aha. A jest bezpiecznie? Nie boją się Państwo bezpieczeństwa małego, jak tak ludzie tutaj jeżdżą? No ale on sam na razie nie jest, nie? Jeszcze jest z nami. Słucham. Z nami. Umiesz jeździć, prawda? No umiesz jeździć, tak. Umiesz już jeździć na łyżwach, czy nie? Nie umiem. Ale uczysz się, tak? Uczysz się, tak? Aha, uczę. Tak. A łyżwy przyniósł gwiazdor pod choinkę, czy są wypożyczone? Nie kupiłam tym, mama się i tata mi kupił. Jeździ się super, fajna zabawa, różne dowcipy sobie robimy. Często przyjeżdżacie, przychodzicie tutaj na lodowisko? No bardzo często. Ile razy, jak często? Czy w tygodniu na przykład ja przychodzę jakieś 4-5 razy. Dyrektorowi Ogrodowiczowi marzy się nowe, zataszone lodowisko. Natomiast ja widzę bezwzględnie konieczność budowy nowego, pełnowymiarowego, prawdziwego lodowiska, przede wszystkim zadaszonego. No, najistotniejsza sprawa na lodowisku to jest dach, który zapobiega opadom, który pozwala utrzymać niższą temperaturę. Marzyłoby się lodowisko w hali, to jest powiedzmy droga sprawa i być może, że we Wrześni nieopłacalna, ale do tego czasu, jeśli lodowisko zostałoby, tafla przeniesiona w inne miejsce, na znacznie większą działkę, myślę, że przemysł plandekowy i budowy namiotów na tyle się rozwinie, że to lodowisko można by przykryć namiotem i wtedy mielibyśmy obiekt czynny od początku listopada do połowy marca. Na pewno by się cieszył jeszcze większą frekwencją. Mróz mrozi, a więc hejże na łyżwy.